tym filmie zapraszam na zapowiedź, ciekawostki i porównanie gwiazd. Słowem wszystko, co trzeba wiedzieć przed spotkaniem 1/4 finału Mistrzostw Świata Brazylia-Belgia. Jeśli film będzie dla Ciebie wartościowy i interesujący, pamiętaj o subskrybowaniu, aby nie przegapić kolejnych, a także komentowaniu i ocenianiu. Tak niewiele wystarczy, aby mały kanał mógł dotrzeć do większej liczby widzów. Dzięki! Brazylia wciąż czeka na spektakularne spotkanie, w którym zdominuje rywala pod każdym względem i ostatecznie zgłosi swoją kandydaturę do tytułu jako główny faworyt. I bez tego, zdaniem wielu ekspertów, odpadnięcie podopiecznych Tite będzie ogromnym zaskoczeniem. Brazylia miała doskonałe kwalifikacje, ale na samym turnieju z zaskoczeniem musiała przyjąć zacięty opór Szwajcarii czy Kostaryki. Dopiero mecz z Serbią wyglądał na względnie kontrolowany i wygrany dość spokojnie. Również Meksyk nie sprawił Neymarowi spółce większych problemów, a to, że nie padł wysoki wynik, to w głównej mierze zasługa bardzo pewnego na turnieju Ochoy. Najistotniejsza z perspektywy zarówno Belgii, jak i sympatyków zespołu z Ameryki Południowej jest jednak zmiana nastawienia Neymara. Z Meksykiem w końcu zagrał na miarę swoich możliwości, będąc faktycznym liderem zespołu, a nie hamulcowym, wdającym się w niepotrzebne driblingi i najczęściej wybierającym złe rozwiązania. Nie obyło się niestety bez scen konania na murawie, ale do tego chyba wszyscy przywykli i ubaw mają nawet przedstawiciele brazylijskich mediów. Bez względu na to, czy będziemy się z tego śmiać, czy rzucać gromy jak trener Meksyku, oby fikołki i przewroty na murawie nie były głównym zagraniem z repertuaru gwiazdora PSG. Belgia od lat niby ma gwiazdy, ale nie potrafi stworzyć z nich zespołu z prawdziwego zdarzenia i wciąż czeka na swój wielki sukces. Tym razem początek był obiecujący, komplet punktów w grupie pozwalał sądzić, że Czerwone Diabły mogą liczyć się w walce o najwyższe lokaty. Niespodziewanie w spotkaniu 1/8 z Japonią zapachniało sensacją, gdy w drugiej połowie Azjaci prowadzili już 2-0. Ostatecznie jakość piłkarska i wyrachowanie wzięła górę i podopieczni Martineza rozstrzygnęli spotkanie na swoją korzyść, zdobywając gola w doliczonym czasie gry. Teraz przyjdzie im potwierdzić swoje ambicje z jednym z najtrudniejszych możliwych rywali. Belgia wygląda solidnie, ale chyba nie pokazała jeszcze pełni swoich możliwości. Te rezerwy piłkarskiego geniuszu to przede wszystkim Kevin De Bruyne, który zgodnie z przewidywaniami nie przypomina siebie z klubu i momentami jest statystą. Jeśli jednak obudzi się w meczu z Brazylią, dokładając do tego błyskotliwego Hazarda i przebijającego się przez obronę rywale jak Chou Lukaku, spodziewać możemy się kapitalnego widowiska. Bukmacherzy stawiają na Brazylijczyków, ale nie odbierają szans Belgom. Wygrane za postawioną złotówkę na obie drużyny to odpowiednio 2 złote i 3,50. W Brazylii nie ma jeszcze lidera strzelców. Po 2 trafienia mają Neymar i Coutinho, po jednym Paulinho, Firmino i Thiago Silva. Po jednej asyście zanotowali Neymar, Coutinho, Douglas Costa, Jesus i Willian. Belgia jest bardzo skuteczna na turnieju. Walczy między innymi o zwrot kosztów zakupu telewizorów przez swoich fanów. Potrzebują do tego 15 goli. 4 ma na koncie Lukaku, 2 razy trafił Hazard, po razie Janusz i Mertens, Vertonghen, Fellaini, Batshuayi i Chadli. Asysty po 2 mają Hazard, Meunier, Tielemans, po jednej Mertens, Kevin De Bruyne i Alderweireld. Brazylia zagra na tym poziomie turnieju 7 raz z rzędu. Odpadła dwukrotnie z Francją w 2006 i Holandią w 2010 roku. Canarinhos odpadli z 3 ostatnich turniejów za sprawą zespołów z Europy. Francję, Holandię i Niemcy. Hazard zamieszany jest 19 goli w 18 ostatnich meczach. 10 trafień i 9 asyst. Neymar brał udział w 20 golach w ostatnich 19 spotkaniach Brazylii, zdobywając 11 i przy 9 asystując. Lukaku zamienił na bramkę 4 z 5 celnych strzałów na turnieju. Belgia to pierwszy zespół, który odrobił 2 bramki straty w fazie pucharowej od 1996 roku. Pierwszy raz zagra w ćwierćfinale, drugi raz z rzędu. Belgia śrubuje ponadto serię meczu bez porażki, która na ten moment wynosi 23 spotkania, w tym 5 remisów. Łącznie z golami straconymi z Japonią, mają już na koncie 28 straconych bramek w fazie pucharowej w 12 spotkaniach. Nigdy nie zachowali czystego konta. Brazylia ma w tym momencie najwięcej bramek w historii mistrzostw, 228. W ostatnich 15 meczach Brazylia straciła tylko 3 gole. Oto porównanie kluczowych zawodników i liderów swoich reprezentacji, Neymara i Edena Hazarda. Minuty na boisku, Neymar 360, Hazard 328, gole 2-2, asysty, na ten moment Neymar 1, Hazard 2, więcej kluczowych podań po stronie Brazylijczyka 3-1, więcej podań wymienia Neymar i na nieco lepszej celności 44,79% do 33,78%. Znacznie częściej drybluje Neymar, prawie 5 razy na mecz, Hazard średnio 3 razy, ale z nieco lepszą skutecznością, 62% do 54%. Brazylijczyk również zdecydowanie częściej strzela, ponad 4 razy na mecz, Hazard 1,3 próby na mecz. Pora na opinię wysłanników z FIFA.com. Giancarlo Giampietro. Minęło dużo czasu od ostatniego spotkania tych drużyn. 2002 rok i zwycięstwo Brazylii 2-0 po golach Rivaldo i Ronaldo. Choć mecz był bardzo zacięty, ostatecznie Brazylia wygrała cały turniej, oby historia się powtórzyła. Simon Massart. Czy składający się z 3 piłkarzy blok defensywny będzie w stanie przeciwstawić się ofensywie Brazylii? To główne pytanie w obozie Belgów.
Kompany twierdzi, że wie, ale pozostawia wszystko w rękach trenera. Martinez gra w takim ustawieniu od 2 lat i może być zadowolony z efektów. Z drugiej strony często powtarza, że w pewnych okolicznościach należy wykazać się elastycznością. W środku pola Brazylii zabraknie zawieszonego za kartki Casemiro. Dość długa jest lista piłkarzy, którzy w przypadku obejrzenia żółtej kartki nie zagrają w półfinale. Ekipie Belgii są to De Bruyne, Meunier, Vertonghen, Tielemans i De Donker. Wśród Brazylijczyków Neymar, Coutinho i Felipe Luis. Przewidywane składy? Brazylia. Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Willian, Fernandinho, Paulinho, Coutinho, Neymar i Firmino. Belgia, Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, De Bruyne, Witzel, Carrasco, Mertens, Lukaku i Hazard. Brazylia jest faworytem, ale Belgia powinna być godnym rywalem dla jednego z głównych kandydatów do wygrania całego turnieju. Obie reprezentacje posiadają gwiazdy największych klubów, począwszy od bramki, na rezerwowych kończąc. Przewaga Canarinhos może uwidocznić się w środku pola, który w zespole Tite jest zgrany i doskonale się uzupełnia. Twardzi Paulinho i Fernandinho, którzy to jednak potrafią zranić rywala dobrym wejściem z drugiej linii, czy w końcu najlepszy piłkarz fazy grupowej tego zespołu, czyli Coutinho, zdecydowanie wyrastają ponad Witzela i Kevina De Bruyne. Dla mnie wygrana Belgii nie będzie sensacją, ale to Brazylia ma wszystko w swoich nogach. Grając na optymalnym poziomie, spokojnie zamelduje się w strefie medalowej. A kto jest waszym faworytem w tym meczu? Komu kibicujecie? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Prosto z kanapy rezerwowych.